Dzień dobry. Jestem bardzo wzruszona i stremowana tym, co wydarzyło się na tym festiwalu, ponieważ w życiu się tego nie spodziewałam. Jestem też stremowana tym, że muszę teraz udzielać wywiadu przez telefon, bo też nigdy tego w życiu nie robiłam. Dzięki temu filmowi a wiele rzeczy w moim życiu już dość długim robię po raz pierwszy i to jest fascynujące, ale też bardzo stresujące. Kiedy zaczynałam swoją pracę w teatrze 30 lat temu, mój mentor, stary aktor, powiedział do mnie: pamiętaj dziecko, siedź w kącie, a znajdą cię. Tylko pamiętaj, żebyś pracowała uczciwie. I teraz dzięki tej nagrodzie i temu niebywałemu dla mnie sukcesowi związanemu z filmem Darii Woszek wróciło do mnie to powiedzenie mojego starego aktora, który już gdzieś jest w chmurach, że uczciwa praca, pokora w stosunku do zawodu zawsze będzie nagrodzona. I teraz tę nagrodę od Państwa za te moje 30 lat uczciwej pracy odbieram i jestem Festiwalowi Fantazja bardzo za to wdzięczna. Chciałam też powiedzieć kobietom w moim wieku, starszym, młodszym, że inny bardzo mądry mężczyzna powiedział mi kiedyś: pamiętaj, najbardziej seksy jest umysł i dusza. I chciałam powiedzieć wszystkim dziewczynom, kobietom: inwestujmy w siebie, kochajmy siebie i starajmy się być dobrymi dla innych, a na pewno to wszystko do nas wróci. Drogi Festiwalu Fantazja, jeszcze raz z całego serca bardzo dziękuję.